Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czytając Słowo Boże, które jest przewidziane na dzisiejszą liturgię, zastanawiam się nad tym, jak wielką tajemnicą jest miłość Pana Boga względem nas ludzi. Jak bardzo jesteśmy cennymi w oczach Pana Boga. Autor listu do Hebrajczyków przypomina nam dzisiaj słowa ze Starego Testamentu. Pytanie retoryczne autora natchnionego. Kimże jest człowiek, że o nim Pan Bóg pamięta? Kiedy sobie zdamy sprawę, drodzy, z tego, jak wielki jest świat, jak ogromne jest stworzenie Boże, jak ogromny jest kosmos, to może nas zadziwiać i fascynować ta prawda, że Ziemia, na której żyjemy, na której istniejemy, jest jak proch. Jest tak malutka w porównaniu z tym wszystkim, co jest stworzone, z tym całym wszechświatem, że aż dziwne, aż fascynujące jest to, że każdy z nas na tym pyłku malutkim żyje, rozwija się. I Pismo Święte nam mówi, drodzy, że Pan Bóg ze względu na ludzkość, na człowieka, który jest pyłkiem na całym świecie, postanowił posłać swojego jedynego Syna, Jezusa Chrystusa, aby On oddał życie za nas. Drodzy, w Piśmie Świętym jest ukazana właśnie ta wielka miłość Boga do człowieka, który kocha całą ludzkość, ale idzie jeszcze dalej. Kocha każdego z nas miłością nieskończoną. Mnie kocha, Ciebie kocha. Dla mnie i dla Ciebie posłał swojego Syna Jezusa, aby oddał życie. Bóg z jednej strony kocha człowieka, ale istnieje również ten, który człowieka bardzo nienawidzi, czyli szatan, który chce ukraść nam ten wielki dar, który otrzymaliśmy od Pana Boga. I Pan Bóg wkracza w życie człowieka, o którego walczy też i demon, i chce go ustawicznie uwalniać od działania szatana. W dzisiejszej Ewangelii widzimy Jezusa, który będąc w Kafarnaum, w synagodze, uzdrawia człowieka, który jest opętany, który jest owładnięty demonem. To jest wyraz Bożej miłości względem tego człowieka, ale także i wyraz konsekwentnej miłości Pana Boga do człowieka. Prośmy Pana Boga dzisiaj o głęboką wiarę dla nas w to, że jesteśmy kochani przez Pana i że Pan Bóg nigdy nas nie zostawi samych, że z każdym naszym bólem, z każdym naszym cierpieniem, z naszą trudnością naprawdę mamy prawo przychodzić do Niego i wołać o Jego miłosierdzie, o Jego przebaczenie, o Jego łaskę, o siły, o Jego rozwiązanie także i trudnych sytuacji. Niech to spojrzenie dzisiaj na człowieka owładniętego demonem będzie dla nas przede wszystkim powodem do radości. Nie ma takiej sytuacji, kiedy człowiek mógłby powiedzieć, że nie ma dla niego szans, nie ma dla niego ratunku. Dla Boga wszystko jest możliwe i niech nam da właśnie taką głęboką wiarę.